zatrzepianie bolca w tym ciągniku to jest bajka. Dzisiaj mam pomoc taktyczną na obórce. Dziewczyny troszkę zaspały, ale tutaj załapały się na pasienie jeszcze. Tak? Ale na farmie byłaś po mnie, majster. Co? Szukałam ciebie. Ty mnie szukałaś? Dobrze. Dobrze. Jest rozrywka największa, rozwalanie balota. Idzie mały diabeł. Widły ma, rogi też ma. Dalej diabeł, skakuj tu, o. Skakuj mały diable. Grupa taktyczna przejęła oborę. Bierze się za rozścielanie. No, kici kici, jak i zara kici kici, któraś przyjdzie, zobaczysz, cwaniaro. Teraz kici kici. Tu, o! Już widzi, idzie jedna do ciebie. Już jedna idzie. No dziewczyny, do jutra się wyrobicie. To ten, to ja idę i jutro sprawdzę, czy jest rozścielone, nie? Dobrze, dobrze, ale dwa razy szybciej. Nikole, babcia przywiozła, idę do roboty. A to ci babcia, no. No żeby tobie ta krowa w tyłek nie wlazła, bo się zdziwisz. O, tam piątki nie wolno, bo ci nogą kopnie, ogonem szczeli po oczach, to zobaczy. O, już jedna jest chętna. A mi przypadła łopata. Nikola i życie na farmie. O, przyszła diabla dupka. O, o, o. Groźny, 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 no groźny człowiek. Ty, ej, mały widlak. O, tutaj grupa wsparcia weszła, grupa techniczna, Bobek i spółka. Tobie to pomaga rozcielać, a mi to nigdy nie chce. No, co za dziot jeden. O, o, kurwinox. No, Bobek, atak! Co za dupa wołowa. A, ty z jednej strony cielak, a ty z drugiej. To ci Bobek, no. Pyska dupa wołowa. O, o, tam tylko dziewczyny. Co? Jagliwka, jesteś dupa wołowa? Nie, gdzie? W życiu. Ty jesteś pewnie diabla dupa, nie? Dupeczka mała, diabla. No gdzie w życiu? Dawaj Lipka! Oj, 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 oj! Blokada systemu! Dawaj! Dawaj Lipka! Dawaj, będzie fajnie! Tym razem będziesz wprawiona! No dawaj! No! No! No sprawdzaj! Do góry. No mocno. I trzymaj. Elegancko, Lipka, otwieraj. No dawaj, dawaj, no. No jeszcze otwórz. No i Nikola to tak na dół. O. Firma profesjonal. Co
tutaj się teraz robi miks dla cielaków. Trochę Megi. Tak, trochę śrutu. Dziewczyny poszły mi po owiec i zaginęły. Chyba go gniotą na świeżo. Także ekipa wyruszyła ponownie na zbieranie balotów. A powiem, lubiła dość porządnie, bo kałuże są. Witam serdecznie, moi drodzy. Ekipa Power Ranger znowu wyruszyła na podbój. No, zbieramy znowu baloty. Musimy tu obskoczyć działki. Jutro akurat są dużynki u królów żyta. I tak przypadło taki mi, że tak powiem, zaszczyt spotkać tutaj chłopaki. Zaproponowali właśnie bycie starościną. Wiadomo, starostą jest Paweł Snelań, komu mnie trzeba przedstawiać. Także tutaj jeden z najlepszych gospodarzy w tym kraju, Kamil Dojczem. Z tego względu, że pan Pawciu jednak powrócił i czyścił właśnie złoże. Z tego musieliśmy mu zostawić ładowarkę, dlatego Kamil jest dzisiaj Dojczem. Dojczem będzie układał stóp. Masejkiem jest Kamila tata. No i dzisiaj z Zetoriniem szeryf będzie powoził. Mam nadzieję, że tutaj da radę tą w ten upał. No w Zetorku jest tyle luksus, że już luksus, że jest możliwość otwarcia tych okien i tych drzwi. A znowu no takim Maseju czy takim Dondirku, no już się drzwi nie otworzy, bo jednak tutaj za szybko po tych polach wylecą. Także co, Kamil ładuje z jednej strony w tej chwili. Ja ładuję z drugiej. No jest tych balotów, jest. W tym roku słomy nie zabraknie. Dobrze, jeszcze zmieniamy bieg. W John Deere to naprawdę szybciutko ten ładowarz chodzi. Rzecz biorąc, no ta laweta nie zaś się, ona jest tak na styk. Jak ja tu mam wcisnąć dwa baloty, to jest po prostu, no tak mi nie pasuje ta laweta. Tak długo na nią czekałam, żeby była, a i tak kurczę, jest za krótko. I zresztą są baloty, to są tylko 120, to są malutkie baloty, a ja je tutaj ledwo mieszczę. I to jest najgorsze, że teraz słoma jest taka totalna sieczka. Jak ja mam je tą sieczkę tutaj nabijać, to one będą mi się rozpieprzać, te baloty tak naprawdę, bo jest tak drobna słoma i się podnosi tego balota, to ona już się tak nikami dzwoni, delikatnie z balotami, bo się będą rozpieprzać i będą się rozpieprzać na pewno, jak będę je miała tak wciskać. Ale zobaczcie, jest balot przy balocie. No i nie ma szans, na dół mogę dać tylko 5 balotów niestety. Bo nie wcisnę, no bo będą się rozwalać na hama, bo to jest takie wszystko, wiecie, na hama wciskane te baloty są, żeby było 6. Tak naprawdę. Ale no nic nie poradzę na to. Tak, chłop pospawał, to tak trzeba robić, no trudno. A mówiłam, pół metra, żeby była dłuższa, pół metra gdzieś tam wziąć, wzmocnić, bo wiadomo, tu wszystko chodzi o ramę, tak, ale no... Pół metra to już by tam się, akurat mi się wydaje, świat nie zawalił, a raczej laweta. Przełożyć jak Kamil. Ja miałam tę urodzinę, ale już któryś dzień po prostu jestem tak niewyspana. Ten kurz, to ciepło, ta latanina. I tak powiem, troszkę mi się baterie wyczerpały tak konkretnie. Już mi się tak marzy urlop, jakieś tam wolne. Nawet nie wiem, chociaż 2 dni.
Ale kiedy ten nasz urlop nadejdzie, to ciężko powiedzieć. Znacznie łatwiej by się ładowało, naszą do, na przykład jak mamy ładowarkę, naszą ładowarką się ładuje bardzo szybko, bo ładowarka no, sama w sobie jest bystrzejsza, nie trzeba zmieniać biegów, nic, jest tylko przód, tył, gaz, ale ma szersze widły i do tego ma dłuższe te widły, w sensie ramkę od wideł, ramka od wideł jest szersza i widły są dużo dłuższe i znacznie szybciej i przyjemniej ta praca idzie, że tam, a tutaj John Deere'kiem to dosłownie trzeba centrować na styk. I często też właśnie jak są waloty krzywo, ci tam wypadnie z parasy, trzeba przystawić, to tak naprawdę te widełki są bardzo wąsko. I trzeba tak zawsze centrować, centrować, żeby trafić środkiem pomiędzy waloty. Bo wiadomo, jak już nie trafi, no to wiadomo, gdzieś tam trzeba się poprawiać. I w łodzi to mogłaby być to po prostu szybciej, sprawniej, nie? Mówię, jak może kiedyś tam namówię Kamila, ale... namówiła, żeby właśnie szerszą tą ramkę wyspawał, nie? Bo ją dospawał szerszą i widły po prostu szerzej rozstawić. Kurczę, no z niemożliwością, no na pewno nie są 120, bo nie mieszczę ich na te przyczepy. Mam dwa, ale dosłownie wduszone na styk. Nie, to się nie opłaca, bo te baloty potem będą takie, wiecie, takie skapciałe i do przewożenia i potem będą cyrki, będą się rozpierniczać. Poradzimy na to. Czyli powiem wam jedno, zdecydowanie lepiej, lepsze baloty są po bizonie i po medze. Słowa nie jest tak rozsikana mocno. Zdecydowanie dłuższa i lepiej to się ładuje. Ale potem do ścielenia takiego, jak się wrzuci mocno pociętego, to on też fajnie wybucha, tylko potem on na przykład jak wybuchnie na środku obory, krowy go wgniotą, no to przesrane go przenośnie, go nie jest taki pocięty mocno, bo on się rozpieprza na widłach i nie idzie za dużo nabrać, to też w sumie też minus. Ale nieważne, najważniejsze, że żniwa zakończone, że kolega przyjechał nam tu pociął, a to jest takie coś tam pierdolone. Sieczka totalna, ciężko się to ładuje tak krótkimi widłami, ciężko, ale no nie ma co marudzić, robotę trzeba robić. Ważne, że jest co zbierać. Jest duża różnica, jak na przykład wczoraj zbierałam, czy ogólnie prędzej zbierałam, a po tym nowszym klasie. Zupełnie inaczej sieka te baloty, nie? Jak na styk weszło, bo weszło, ja nie wiem, te baloty to jedne Kamilowi wychodzą, naprawdę, jedne tu ma 120, jedne 130, no po prostu tak są, nie wiem, różne te kształty. Fajna ramka do kładzenia balotów, ale pojedynczo. Ona jest taka w sam raz, nabijasz, tak? Tylko wiadomo, pojedynczo to znacznie dłużej trwa wszystko, nie? Ale tutaj no też no, nie jest tak łatwo nabijać. Znaczy no byłoby znacznie szybciej, jakby ta ramka była po prostu szersza, te zęby jakby były szerzej. O, a tutaj mamy oporową belkę, John Deere'kę, Tamę. Proszę bardzo, więcej owinięć widzę poszło. Teraz widać konkretnie kolorek. Żółto-zielony. Także tak jak mówię, jak widać siatkę mamy akurat stamy. Znaczy stamy, no ta jest akurat John Deere'owska, ale no w dalszym ciągu tą siatkę produkuje firma Tama. I co? I ogólnie mamy też większość tej siatki typowo stamy Tamanet. Dla mnie to jest ta sama siatka, według Kamila też. Nie widzimy jakiejś takiej kolosalnej różnicy. Ale obydwie robią dobrą robotę i co ostatnio właśnie dzięki koleżance wygrałam i co też, kurczę, mamy wszystkie baloty owinięte ze słomą, a wygrałam na stronie instagramowej tam różową siatkę, także kurczę, różową gnojarę już mam, jeszcze siatka, także pierwszy sort, no i już nie dymno
już niestety nie ominiemy nią. Słomę będzie, nie owinięta siano kiszonka. Nie wiem, jaki kolor będzie wtedy na takiej zieleni. Ale się okaże. Zobaczymy. Niemniej różowa siatka dostępna jest w firmie Dama. Dzisiaj coś Kamila tata też tu się ze mną nie chce dogadać odnośnie podjeżdżania. Gdzieś mi tutaj, ja sobie to poukładam, on mi tu ucieka i muszę troszkę więcej manewrować. Ajajajajaj. Poukładałam żądaczki i tutaj też zamiast mi podjechać jak najbliżej, żebym ja tutaj nie musiała tyle podjeżdżać. To jeszcze mi uciekno. No nic, jakoś sobie tutaj radzimy. W sumie, bo i tak nie mogę kłaść 6, to już kładę tego. Robiłam idealne babiszko, wszystko z tym piernikiem, pierdoły, nie? Tak jak ma kłaść. No i kurde, no zawsze używam tego, co używam, nie? I tak macłam na spróbowanie, a tam kurwa sama sól. Zamiast cukru dodałam sól. Wy tu kuczajcie. Ja cię. Kamil robi zanieść kolację, bo Kamil jeszcze oporowo talerzuje, bo talerzówa wróciła, posłowana. Można robotę robić.